Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z polnej jarzębiny, i łzy dziewczyny, i wielkie łzy. Witajcie w pierwszym vlogu po dłuższym przestoju. Na filmie z powrotu jest prawie 10 tysięcy wyświetleń, czyste AP w górę. Trochę kolory budynków się pozmieniały, jesteśmy w trakcie malowania, mycia ogrodzenia. Bruno! Bruno jeszcze nie wstał dobrze. I co? Mam klucze do garażu, jedziemy na pola. Pokażę wam co, w jakim stanie są zboża. U nas dosyć popadało. Dojechałem właśnie na pole i stała się straszna rzecz. Ja słyszę czask. Potrąciłem kurczaka. Jesteśmy na polu, na którym się znajduje pszenica. Na wiosnę poszła dawka nawozu 300 kg na hektar, celetrosanu 26. Później był opryz na chwasty. Na jesieni był posiewie opryz na miotłę. Teraz był na chwasty. Tydzień temu był dożywianie z mocznikiem, akurat przed deszczem, chociaż troszkę to przeciągło się ten deszcz, ale jakoś to jest. Jest to pole nowe, wzięte w dzierżawę, jak już mówiłem, i słabo trochę to jest, bo pole jest strasznie wyjałowione. Mogliśmy tu posiać coś mniej wymagającego, ale ogólnie od brzegów jest dobrze, aż do środka. To jest strasznie małe. Ale znowu przy końcu jest zboże, ok. Co będzie, to będzie, no. Czasu się nie cofnie. Tak to wygląda. Mokro jest, ładnie. Dzisiaj jest pogoda, 12 stopni. No na liściach nadal jest to takie żółte. Myślę, że po tym deszczu się to poprawi wszystko, ale już się poprawiło tak czy siak. Idziemy teraz na pole z owsem. Owiec ściałem pierwszy raz u siebie. Podkorzeń poszedł saletrosan 26. W dawce już teraz nie powiem dokładnie, mam to zapisane wszystko w domu. Ale za to na jesień był siany łubin biały, niebieski i żółty. Film z zorki tego łubinu był na kanale, więc możecie zobaczyć. Ile tego było i tej próchnicy teraz podczas uprawy była ogromna, pomimo głębokiej orki. Ona ciągle jest w ziemi i naprawdę robotę zrobiła. No tu jest pole, powiem wam, jakościowo dobre, chociaż malutkie. No i co do owsa, to pięknie to wszystko się zapowiada. Siane siewnikiem pomimo takiego małego tego kawałka, no ale posieje siewnikiem to zawsze jest ta precyzja, no i lepiej to niż ręką. Tutaj jest chyba 20 arów tylko, no ale takie pole. W przyszłym roku posadzimy tu prawdopodobnie ziemniaki, a tutaj ominięcia, bo w sam raz to pole jest na ziemniaki, bo jest łatwe do ogrodzenia. Owiec będzie rósł na każdej ziemi, jak to mówią. Zobaczymy, jak to będzie w plonie. Wydaje mi się, że troszkę za rzadko posiane, ale nie, no może będzie, no. Nie pamiętam już dawki wysiewu, ale chyba coś koło 200. Nie pamiętam dokładnie. Nie, no może będzie ładnie, no. I znajdujemy się na kolejnym polu z pszenicą, tym razem po naszego domu. No tutaj pszenica jest naprawdę piękna, bym powiedział. Prawie żadnych skaz na liściach. Ładnie ściemniała. Nie wiem, czy na kamerze to będzie widać, czy nie będzie widać. Gęsta, ładnie się zagęściła. No bym powiedział, że naprawdę piękna. W samym roku też taką podobną mieliśmy. Byłaby piękna, gdyby rozsiewacz siał na całej szerokości równomiernie. I gdzie idzie są paski. Tu akurat mam tą całą ścieżkę. Tutaj sobie jeżdżę pryskiwaczem. Tak samo 300 kg na hektar w pierwszej dawce i opryz mocznik oraz insol trójka, tutaj już zmniejsza, bo już mi nie dochodziło, opryz na chwasty i tak dalej. Mokro pięknie.
ścieżki metodą ugniatania. Tutaj mamy posianą mieszankę. Po opadach ładnie wszystko zeszło. Pod korzeń poszedł zawsze 300 kg na hektar. Nie, 150 kg. Saletrosan 26 i 150 polifostka 6. Na razie żadnych zabiegów nie wykonuje. Niech jeszcze podrośnie. Niech się rozkrzewi do końca. Ładnie to się nawet zapowiada po deszczach. Wszystko zeszło, zazieleniło się. Pokażmy z bliska. Tam w roku ziemniaki tutaj były. I mi się obiecująco się to wszystko zapowiada. Co tam, tata, siebie powiesz? No, złapałem jednego karpia pięknego, bezuskowego. Już został oprawiony. Będzie grill. Będzie grillek piękny. I teraz próbuję złapać jeszcze drugiego, ale coś zawodzi. Małe szczypią, a duży nie chce brać. Poczekamy jeszcze. Może coś się złapi. Próbuję łapać na dżownicę. Ale na razie nic nie widać. Przedtem tylko przyszłem, rzuciłem wędkę i tyle co się obróciłem, już ryba była. A teraz stoję tu i na razie nic nie widać. Poczekamy. Najlepiej to z rana biorą. O który dzisiaj łowisz? No gdzieś od 7. Bo mi się nie chciało wstawać zawczasu. Dzisiaj mamy 1 maja, święto pracy. Trzeba spać. Tak, trzeba spać i ryby łowić. Na grillka. Będzie grill u Haliny. Będzie piękny grill w szałasie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich komentujących w ostatnim filmie. I na razie, cześć, yo. Cześć, bro. Żegnasz się czy nie? Chyba się żegnę.